Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani bardzo serdecznie w czwartek po środzie popielcowej i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy o tym, co czeka Pana Jezusa. Jezus mówi do swoich uczniów, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, kapłanów, uczonych w piśmie, będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I później zachęca swoich uczniów, mówiąc: Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż, niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje. I poprzez te słowa. Pan Jezus najpierw zapowiada to, czeka Go samego, a później e, mówi o tym, co czeka uczniów, którzy pójdą za Jezusem, czyli tak naprawdę każdego z nas. Ale co jest piękne, że w tym wszystkim Pan Jezus zachęca nas, abyśmy wytrwali do końca, bo kto będzie zbawiony, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zatem, kochani, spróbujmy każdego dnia w naszym życiu. Czynić te piękne uczynki miłości, które czyni Jezus. I nawet jeśli nas odrzucą, jeśli nas wyśmieją, jeśli nas wyszydzą, jeśli nawet będą nas prześladować, czyńmy to dla chwały Pana Boga. Czyńmy to tak samo, jak czynił Jezus Chrystus, bo te jego słowa z dzisiejszej Ewangelii: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak jak On cierpiał, wcześniej uzdrawiając, lecząc chorych. Dając nadzieję, cierpiał, umarł, ale z martwych stał. Tak samo każdy z nas, może przez nasze czyny, może przez naszą miłość, będziemy cierpieć, ale jeśli wytrwamy, będziemy zbawieni. I tego sobie i Wam, kochani, życzę, a Boże błogosławieństwo niech nam dopomaga wytrwać w tych naszych codziennych uczynkach miłosierdzia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.